Partnerem kanału jest MotoZone w Sopocie. Największy sklep motocyklowy w Trójmieście. Wszystko dla Ciebie i motocykla w jednym miejscu. Kilka tygodni temu pewien motocyklista, jadąc sobie czy to z pracy, czy to do pracy, nie wiadomo, ale w każdym razie jechał swoim motocyklem i zrobił coś, przez co teraz policja straszy go grzywną nawet 30 tysięcy złotych. Całe zajście miało miejsce w Bydgoszczy przy ulicy Pięknej, a motocyklista wcale nie jechał na jednym kole, wcale nie jechał 250 km na godzinę, jechał bardzo powoli, można by powiedzieć, że nawet rozsądnie. Jednak zrobił coś, czego robić nie wolno. Co to było, to już możecie zobaczyć na nagraniu. Jak widać, motocyklista przekroczył podwójną linię ciągłą i wyprzedzał kilka samochodów przez skrzyżowanie i przez dwa przejścia dla pieszych. Niby nic na tym nagraniu się nie stało, niby nic nikomu się nie stało, ale jednak ktoś miał to zarejestrowane na wideorejestratorze i postanowił, że było to bardzo głupie, co zrobił ten motocyklista, i postanowił zgłosić to na policję. Zapewne osoba zgłaszająca myślała, że będzie tutaj wystawiony jakiś mandat za tą lekkomyślność, jednak policjanci byli zupełnie innego zdania, ponieważ po przesłuchaniu motocyklisty skierowali sprawę do sądu. I nazwali to rażącym naruszeniem przepisów, a za to w postępowaniu sądowym grozi nawet grzywna do 30 tysięcy złotych i ola Boga miesiąc aresztu. No i teraz, patrząc po tym nagraniu, widzimy, że motocyklista jedzie spokojnie, nikomu tak naprawdę nie zagraża, ale jednak robi tą niedozwolną rzecz, łamie przepisy i to łamie ich kilka praktycznie w jednym czasie. Jak widać, na tym skrzyżowaniu oprócz samochodów nikogo nie było, przez pasy nikt nie przechodził, niemniej jednak wyprzedzanie na skrzyżowaniu, wyprzedzanie na pasach, przed pasami, przekroczenie linii ciągłej i to wszystko zebrane do kupy, to już jest dużo. I teraz, jeżeli ta sprawa faktycznie w sądzie zakończy się przegraną tego motocyklisty, czy możliwa jest grzywna w wysokości 30 tysięcy złotych? No wydaje mi się, że nie, że jest już tutaj troszkę to przesadzone, a motocyklista jest niepotrzebnie aż tak straszony. Dlaczego tak uważam? Wydaje mi się, że sędzia potraktuje to faktycznie jako bardzo duże wykroczenie drogowe i skumuluje wszystkie te jego wykroczenia i wystawi mu jeden duży mandat. Na pewno ten mandat nie będzie opiewał na kwotę 30 tysięcy złotych, ale będzie to kilka tysięcy złotych za właśnie te wyprzedzanie, za przekroczenie linii ciągłej, za wyprzedzanie przed pasami i na pasach. I teraz na pewno wielu motocyklistów, oglądając to, mówi: ola Boga, przecież nic się nie stało. No akurat w tym wypadku nic się nie stało, ale mogło się stać. I tak robić nie wolno. Dlatego niech ten film będzie taką przestrogą dla nas wszystkich, żebyśmy uważali, bo nie ma co mówić. Tutaj nie widać, jakby to było działanie celowe tego motocyklisty, że z premedytacją to zrobił. Widać, że jechał szybko, odkręcał, jeszcze na koło sobie stawiał i przez to skrzyżowanie przemknął. Raczej to jest jakieś zamyślenie, niefrasobliwość, może głupota, zmęczenie, po prostu zignorowanie przepisów, ale na pewno nie jest to warte tych kłopotów, których teraz nabawił się ten motocyklista. I wiem, że często nam, motocyklistom, zdarza się omijać samochody w korku, często zdarza się jeździć w jakiś mniej lub bardziej dozwolony sposób, ale na pewno musimy wszyscy szanować przepisy, a przynajmniej starać się je szanować, gdyż to już nie są lata 90., gdzie tak naprawdę była samowolka na drodze, cokolwiek by się nie stało, to mało kiedy było to zarejestrowane. Teraz większość kierowców samochodów ma już wideorejestratory, wielu motocyklistów, w tym ja również, jeżdżę z kamerą przy kasku, która działa jak taki wideorejestrator, abym ja również mógł się wybronić w razie, gdyby doszło do jakiegoś zdarzenia nie z mojej winy. I ta sprawa, którą teraz przytoczyłem, jest na pewno kontrowersyjna i na pewno może oburzyć wiele osób, które, tak jak powiedziałem, powiedzą: no przecież nic się nie stało, ale jednak przepisy zostały złamane. Policja może mogła wystawić za to mandaty, a może jednak nie wiedziała, jak to zrobić i dlatego sprawa trafiła do sądu. Ale teraz, mając taki materiał dowodowy, na pewno motocykliście się nie upiecze, a na pewno odpokutuje, i to mocno, za grzechy, które popełnił na drodze. Tak więc uważajcie, jak jeździcie, pilnujcie się, przestrzegajcie przepisów.
Ja już Wam w tym filmie dziękuję. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału i dajcie łapkę w górę pod filmem. Szerokości na drodze. Na razie, cześć!